Praktycznie każdy na Ziemi, bez względu na wyznanie lub narodowość, dostrzega, że istnieje zaciekła walka w świecie wokół nas pomiędzy siłami dobra i zła. Potężne zmagania pomiędzy światłością i ciemnością, prawdą i fałszem, zniewoleniem i wolnością, sprawiedliwością i nieprawością i w końcu pomiędzy życiem i śmiercią. Jaka historia kryje się za tym rażącym paradoksem? Wiele religii, a także Biblia naucza, że poza zasłoną trzech wymiarów naszego fizycznego świata, który widzimy, istnieje inny, realny, duchowy świat, którego nie możemy zobaczyć. W tej niewidzialnej sferze, która nas otacza, dostrzegamy potężną i zaciekłą walkę pomiędzy największym bohaterem sprawiedliwości a absolutnym wcieleniem zła. Podstawowym pytaniem jest, kim są owi rywale? Oraz jak, gdzie i kiedy ten kosmiczny konflikt miał swój początek? To największa tajemnica wieków i najbardziej zdumiewająca, prawdziwa historia kiedykolwiek opowiedziana. Ten kryzys dotyczy dziś każdej osoby na Ziemi. Tak, każdej osoby. Kosmiczny konflikt. Pochodzenie zła. Rozdział pierwszy. Upadek Lucyfera. Historia ludzkości przepełniona jest obrazami wojny, a każda istota doświadczyła konfliktów. Aby zrozumieć pochodzenie zła, musimy cofnąć się w czasie do pierwszej wojny we wszechświecie. Bowiem walka ta nie rozegrała się na Ziemi. W niebie rozpoczęła się wojna. Nawet słowa wojna w niebie brzmią jak skrajny paradoks. To dla nas niewyobrażalne, że w niebie pomiędzy doskonałymi, bożymi stworzeniami mogły zaistnieć spory i walka. Co mogło spowodować ten niebiański konflikt? Na szczęście starożytna księga zwana Biblią daje nam dość szczegółów, byśmy mogli odczytać tę zdumiewającą historię. Pomimo tragizmu, jest to również niezwykle poruszająca historia miłosna, która przewija się przez wieki, a dotyczy zarówno ciebie, jak i mnie, oraz każdej istoty ludzkiej żyjącej na Ziemi. Historia, o której mowa, rozpoczęła się dawno temu, w samej stolicy Wszechświata, zwanej Niebem, wypełnionej aniołami z radością wykonującymi wolę Bożą. Pod sprawiedliwymi rządami miłującego Stwórcy całe niebo cieszyło się z życia w szczęściu i błogości. Niebo dowiodło, że jest cudownym, spokojnym i radosnym miejscem. By wypełniać Boże polecenia przez ocean niezliczonych, usłużnych duchów, zwanych serafinami i cherubinami, lub bardziej powszechnie znanych jako aniołowie. Te potężne i inteligentne stworzenia odnajdywały największą radość w wykonywaniu zadań Wszechmocnego. Bóg stworzył także jednego wyjątkowego anioła, który służył jako lider całego niebiańskiego zgromadzenia. Biblia mówi nam, że jego imię było Lucyfer, co oznacza niosący światło. Ten cherub był najwspanialszą istotą stworzoną przez Boga i otrzymał pozycję najbliższą tronu Bożego w niebiańskiej hierarchii. Zadaniem Lucyfera było przekazywanie oświecenia i mądrości przejawionej w Bożej woli do wiadomości reszty aniołów.
Lucyfer był najwspanialszą stworzoną przez Boga istotą. Był urzekająco przystojny i obdarzony nadzwyczajnymi zdolnościami przywództwa i organizacji. Wśród aniołów był mocno uwielbiany, szanowany i kochany jako przyjaciel. Mimo to Bóg przewidział tragedię już wtedy, gdy Lucyfer został wprowadzony do Królestwa Światła. Pełen mądrości, niezrównanie piękny, okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej. Chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni Twego stworzenia, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Kiedy Lucyfer zaczął zauważać swoje własne piękno i moc, jego serce zaczęło się stopniowo zmieniać. Odwrócił swoją uwagę i miłość od Boga i skierował je na siebie samego. Jak i dlaczego nasiona rebelii zaczęły kiełkować w jego sercu? Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Jednakże prorok Izajasz daje nam wgląd w myśli Lucyfera. O jakżeż spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Lucyfer stopniowo zaczął pożądać potęgi Boga, ale nie jego charakteru. Myśląc o swoich wyjątkowych zdolnościach i pięknie, pozwoliłby nowotworowe zalążki dumy i samouwielbienia zajęły jego umysł. Niezadowolenie i zazdrość ostatecznie doprowadziły go do pogwałcenia świętego prawa Bożego oraz do buntu przeciw jego rządom. Musimy się tu na chwilę zatrzymać, aby coś wyjaśnić. Na początku Bóg ustanowił prawa fizyki, by rządziły materialnym światem, w którym żyjemy. Bez tych naturalnych praw wszechświat pogrążyłby się w chaosie. W taki sam sposób Boże moralne prawo zawsze zapewniało bezpieczeństwo i stabilność w kosmosie. Niektórzy sądzą, iż 10 przykazań nie istniało, dopóki Pan Bóg nie przekazał ich Mojżeszowi na górze Synaj. Ale Pisma uczą nas, że zasady Bożego prawa istniały od wieczności, gdyż są one fundamentem niebiańskiego Królestwa Miłości. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione wierności i prawości. 10 przykazań są odzwierciedleniem Bożego charakteru, pełnego miłości. Pierwsze 4 przykazania opisują, kim Bóg jest, Jego moc, zasięg oraz władzę. Pozostałe 6 opisują, jaki Bóg jest, Jego uczciwość, czystość oraz wierność. Wszystkie te cechy zawsze były prawdą i zawsze nią pozostaną. Teraz, po raz pierwszy w historii wieczności, Lucyfer zaczął zakłócać te doskonałe prawa. Lucyfer wiedział, iż chcąc mieć moc i pozycję Boga, potrzebował wsparcia. Zabrał się więc do pracy. Rozpoczął przebiegle krążyć wśród innych aniołów, siejąc nasiona wątpliwości oraz niezadowolenia z Bożego przywództwa. W tym samym czasie zaczął subtelnie podkreślać swoje zalety. Insynuował, iż Bóg nadużywał swojej boskiej mocy, a Boże prawo ograniczało prawdziwą wolność i szczęście wszystkich stworzeń. Z jego bystrym rozumowaniem i niezrównanymi umiejętnościami wpływu, Lucyfer przekonał ogromną liczbę aniołów, by dołączyła się do jego buntu. Być może zastanawiasz się, jak tak wielka liczba inteligentnych aniołów dała się nabrać temu oszustowi. Ale pamiętaj, że aż do tej chwili żaden anioł nigdy wcześniej nie słyszał kłamstwa. A w tym wczesnym stadium buntu, aniołowie nie zdawali sobie sprawy, jak obsesyjnie Lucyfer pożądał pozycji Boga. Nie wiedzieli, że mógłby posunąć się do torturowania i zabicia Syna Bożego na krzyżu, próbując zająć Jego tron. Zadziwiające, ale Lucyfer myślał, że może zataić swój prawdziwy cel przed Bogiem. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł.
których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas. Nie pomyślcie sobie, że bunt Lucyfera zaskoczył Boga lub działo się coś poza Jego wiedzą. Pan Bóg wie wszystko, zna nawet myśli swoich stworzeń. Doskonale rozumiał, co dzieje się w umyśle Lucyfera i w swym miłosierdziu ostrzegł zbłąkanego anioła przed niebezpieczeństwem. Jednak ostatecznie duma i samouwielbienie nie pozwoliły Lucyferowi na skruchę. Wybrał zatem otwarty bunt przeciwko Bogu, zamiast okazać posłuszeństwo. Niektórzy pytają, czy to oznacza, że Bóg stworzył ułomnego anioła? Nie, jedynie tyle, że stworzył Lucyfera, dając mu możliwość wyboru. Widzicie, wolność wyboru to wspaniała sprawa, ale niesie za sobą wielkie niebezpieczeństwo, włączając ryzyko buntu oraz możliwość odrzucenia Bożej miłości. Prawdziwa miłość nie może być zaprogramowana ani narzucona siłą. Musi być ofiarowana dobrowolnie. Na przykład, bez względu na to, jak milutki jest ten elektroniczny piesek, nigdy nie będzie w stanie mnie pokochać. Mogę sprawić, by wyglądał, jakby mnie kochał, ale on tylko wykonuje wcześniej zaprogramowane czynności. Nie ma wyboru. Z drugiej strony, ta mała istota jest naprawdę szczęśliwa, gdy mnie widzi. On zdecydował okazać mi swoje uczucie, a z upływem czasu nasze relacje wzmacnią się, jeśli będę go kochał i dbał o niego. W ten sam sposób Bóg miłości pragnie jedynie autentycznej miłości swoich inteligentnych stworzeń. By tak się stało, muszą mieć wolny wybór. Bunt Lucyfera jest największym dowodem, że on prawdziwie miał taką wolność. W tym momencie nasuwa się główne pytanie. Jak Bóg zareaguje na ten kryzys? Jak potraktuje Lucyfera i miliony aniołów, którzy dołączyli do jego buntu? Wielu zastanawia się, dlaczego Bóg natychmiast nie stłumił rebelii. Przecież mógł z łatwością unicestwić Lucyfera, na przykład błyskawicą. Ale czy to naprawdę rozwiązałoby problem? Nie, wręcz przeciwnie. Nasiliłoby to wątpliwości i podejrzenia, które Lucyfer rozsiewał w umysłach aniołów. Pamiętaj, Lucyfer, jak nikt inny, znał wewnętrzne funkcjonowanie Bożego rządu. Jego zniszczenie byłoby odebrane jako próba zatuszowania faktów, a lęk przed karą w miejsce miłości stałby się motywacją służenia Bogu. Pan w swej mądrości wiedział, że najlepszym sposobem na ten kryzys będzie przyzwolenie, aby toczył się własnym torem. Był to jedyny sposób, by mieć pewność, że kolejny raz zło już nigdy nie powstanie. Pozwólcie jednemu i drugiemu rosnąć aż do żniwa, a podczas żniw powiem robotnikom, zbierzcie naprzód kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a potem zanieście pszenicę do mojego spichlerza. W przypowieści o pszenicy i kąkolu Jezus ilustruje, że czas wzrostu jest potrzebny roślinie, aby objawiła się jej prawdziwa natura. W swoim nieskończonym umyśle Bóg wiedział, że z czasem prawdziwy charakter Lucyfera zostanie zdemaskowany, a gorzki owoc jego buntu stanie się oczywisty dla wszystkich. Do tego momentu mieszkańcy wszechświata nie znali grzechu ani dokąd prowadzi. Ale to się miało zmienić, gdy sami zobaczą jego okropną, autodestrukcyjną naturę. Ostatecznie mądrość i miłosierdzie Bożych rządów zostaną na zawsze oczyszczone z zarzutów, a wszechświat stanie się bezpieczny. Kiedy Lucyfer i jego sprzymierzeńcy wszczęli rebelię, Bóg wiedział, że tak długo, jak pozostaną w niebie, nie będzie pokoju. Granica musi być wyznaczona, działanie przedsięwzięte, a buntownicy usunięci. Ale Lucyfer i jego sprzymierzeńcy nigdy nie odeszliby dobrowolnie i pokojowo. Konsekwencją była wojna. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat,
zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Biblia nie sprawozdaje dokładnie, jaka broń została użyta, ani jak długo trwała walka. To była wojna, jakiej oko żadnego śmiertelnika nie widziało. Apokalipsa w rozdziale 12, wierszu 4 mówi nam, że ostatecznie Lucyfer i 1/3 aniołów zostali usunięci z nieba. Ale co dalej? Lucyfer miał teraz miliony aniołów po swojej stronie, ale potrzebował tymczasowej siedziby, z której kontynuowałby bunt. Szybko, aż nazbyt szybko, wszechświat miał zrozumieć, jak bolesna i kosztowna jest zapłata za grzech. Wojna się nie skończyła, to był dopiero początek. Lucyfer, niosący światło, stał się teraz szatanem, przeciwnikiem. Rozdział 2. Upadek człowieka. Po wojnie w niebie, szatan wraz z upadłymi aniołami został wygnany z dziedzińców chwały. Przez pewien czas diabeł i jego demony przemierzali wszechświat. Na początku stworzył Bóg ziemię i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Co za niesamowity widok. Bóg tworzący zupełnie nowy świat, naszą własną planetę, Ziemię. Z każdym cudownym dniem tygodnia stworzenia coś nowego i spektakularnego pojawiało się na scenie. Trzeciego dnia Bóg przemówił i Ziemia porosła piękną, bujną roślinnością. Rośliny były wszystkich kolorów, kształtów i rozmiarów. Piątego dnia świat był wypełniony olśniewającymi, egzotycznymi stworzeniami, które mogły wzbijać się ku niebu lub poruszać się swobodnie w błękitach mórz, a niektóre mogły jedno i drugie. Szósty dzień był początkiem dla mnóstwa ogromnych i różnorodnych zwierząt lądowych. Od wielkiego słonia po malutkiego pręgowca każde znalazło swój dom na nowej planecie, żyjąc w harmonii z resztą stworzenia. I również szóstego dnia Bóg stworzył człowieka. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie, tam umieścił człowieka, którego stworzył. To za wielki zaszczyt być uczynionym na podobieństwo Boga, posiadać wolną wolę i być samodzielną istotą. Na początku człowiek nie był świadomy swojej nagości. Było tak, ponieważ przed popełnieniem grzechu był ubrany w chwałę i blask. Bóg stworzył także idealną towarzyszkę dla Adama, jego piękną żonę Ewę.
Szczęśliwą parę umieścił we wspaniałym, nieskazitelnym ogrodzie, zaprojektowanym tak, aby przysparzał im jeszcze więcej radości. Adamowi, Ewie oraz innym stworzeniom na ziemi został również dany boski przywilej rozmnażania się na ich własny obraz. Było zamiarem Boga, by ludzkość rozwijała się i panowała nad tym doskonałym rajem na zawsze. Nieustannie szczęśliwi i zdrowi pielęgnowali roślinność Bożego ogrodu, radując się sympatią i towarzystwem wszystkich stworzeń będących pod ich opieką. Środowisko naszych pierwszych rodziców bardzo różniło się od dzisiejszego świata. Róże nie miały kolców, owady nie gryzły i nie żądliły, a lwy i baranki łagodnie bawiły się razem. Ale najwspanialszym błogosławieństwem człowieka było życie w doskonałej harmonii ze Stwórcą. Każdego siódmego dnia Adam i Ewa odpoczywali od swojej przyjemnej pracy, utrzymując bliską i pełną szczęśliwości społeczność z odwiedzającym ich Bogiem. To był cudowny i szczególny świat. I to szczęśliwe miejsce mogło trwać przez wieczność, gdyby tylko nasi pierwsi rodzice dowiedli swej wierności w jednej prostej próbie. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz. Ponieważ przeciwnik zatruł wszechświat swoją rebelią, Bóg widział potrzebę prostego sprawdzianu miłości i lojalności. Pamiętasz? Dobrzy aniołowie właśnie widzieli 1/3 spośród ich przyjaciół wypędzonych z nieba podczas wojny. Jak mogli być pewni, że te nowe istoty nie staną po stronie Lucyfera i nie sprawią więcej kłopotów? Pan Bóg wyznaczył więc szczególne drzewo w ogrodzie Eden. Drzewo, którego owoce nie miały być spożywane pod groźbą śmierci. Znając ten prosty sprawdzian posłuszeństwa, Adam i Ewa okazaliby lojalność wobec Boga i wiarę w Jego słowa. Co więcej, był to test miłości. Oto dlaczego Jezus powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 14, jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ale ktoś jeszcze wiedział o tym teście wiary i był zdecydowany, by użyć go do swoich celów. Szatan był bardzo zazdrosny o szczęście ludzi, cieszących się błogosławionym życiem, które on stracił. Ich szczęśliwa egzystencja skrajnie kontrastowała z jego własną, która teraz była pełna winy, grzechu i niedoli. W swym ciągłym rozpamiętywaniu urazy i złości nie mógł zostawić niewinnej pary w spokoju, gdyż grzech zawsze szuka sposobu, aby innych pociągnąć za sobą w dół. I tak pewnego dnia, kiedy Ewa była zajęta swoją przyjemną pracą, została sama i podeszła niebezpiecznie blisko do zakazanego drzewa. Wtedy szatan dostrzegł swoją szansę. Używając węża jako swego swoistego medium, upadły anioł przemówił do Ewy z drzewa, chcąc wciągnąć ją w rozmowę. Jego czarujące słowa były starannie przemyślane, aby wzbudzić nieufność do Boga. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jako Bóg, znający dobro i zło. A kiedy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Tragiczne. Ale gdy Ewa słuchała przyjemnego, jedwabistego głosu kusiciela, zaczęła poddawać w wątpliwość Boże słowa. Wąż skusił ją obietnicą dostępu do większej mocy i mądrości. Wydało jej się to interesujące. Zresztą owoc najwidoczniej dał wężowi możliwość mówienia. A jakie zdolności mógł dać jej? Tak więc mimo, że dopiero co spotkała węża, zaufała bardziej jego słowom niż Boga, który stworzył ją i zapewnił rajski dom. Ewa zjadła zakazany owoc i wkrótce potem przekonała swojego męża do tego samego. Adam mógł wybrać lojalność wobec Boga, ale ważniejsza była dla niego miłość do żony niż do Boga. Gdy nasi pierwsi rodzice oddali swoje posłuszeństwo wrogowi, również władza nad ziemią została przejęta przez szatana.
Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Nikt nie może dwom panom służyć. Świat stał się teraz głównym polem bitwy pomiędzy dobrem i złem, której celem było serce każdego mężczyzny i kobiety. Jak niewiele Adam i Ewa rozumieli w tamtej chwili. Jednak ten jeden moment nieufności i nieposłuszeństwa przełamał tamę powodzi cierpienia milionów ludzi na tysiące lat. Przeto jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i do wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Nasi pierwsi rodzice wkrótce zaczęli odczuwać przerażające konsekwencje swojego grzechu. W ich świętym stanie Adam i Ewa jaśnieli w szatach chwały. Potem jak zgrzeszyli, ich naturalne szaty światła znikły i zawstydzili się z powodu swej nagości. Wstyd i strach zajęły miejsce radości i pokoju i próbowali przykryć swą nagość liśćmi. Co gorsza, odkryli teraz, że znajdują się pod stałym wpływem diabła. Uległość pokusie osłabiła ich naturę do głębi, a szatan zdobył nową moc nad ludzkością. Ludzie nie mogli dłużej stawiać oporu przed zwodzeniem diabła swoją własną siłą. W końcu, i co najtragiczniejsze, znaleźli się w obliczu wiszącego w powietrzu wyroku śmierci. Bóg ostrzegł ich, że nieposłuszeństwo przyniesie śmierć. W tej chwili doświadczyli już duchowej śmierci. Ile czasu minie, zanim doświadczą również cierpienia fizycznej śmierci? Od tego momentu ich przyszłość nie dawała im nic prócz ciemności i rozpaczy. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Tak jak grzech spowodował wygnanie upadłych aniołów z niebiańskiego domu, tak teraz, przez nieposłuszeństwo, Adam i Ewa zostali również wypędzeni z rajskiego domu. Wszystko wokół nich szybko się zmieniało i rodzaj ludzki stał się podatny na smutek, choroby i ostatecznie śmierć. Nawet zwierzęta i rośliny zostały skażone przez grzech. Kolce i ciernie ukazały się teraz na drzewach i kwiatach, a zwierzęta, które niegdyś były łagodne, zaczęły zabijać i pożerać inne. Najgorszym skutkiem grzechu było oddzielenie ludzkości od Boga. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszę. Przy stworzeniu Adam i Ewa dostąpili zaszczytu rozmawiania z aniołami twarzą w twarz. Ale Bóg jest tak doskonale czysty i święty, że żadne zło nie może istnieć w Jego obecności. Teraz, gdy pierwsi ludzie zgrzeszyli, Bóg oddalił od nich swoją świętą obecność dla ich bezpieczeństwa. Grzech spowodował ślepotę duszy ludzkiej, tak że nie mogli już więcej widzieć duchowego wymiaru. Od tej chwili bezpośredni kontakt z niebem został ograniczony. Kiedy wszystkie te przekleństwa spadły na Adama i Ewę, serce Boże zostało poruszone głębokim współczuciem. Prawo, które złamali, nie mogło być zmienione, aby ich uratować, gdyż jest święte i niezmienne jak sam Bóg. Pan Bóg wiedział, że istnieje tylko jedna droga do odkupienia człowieka. Plan został objawiony, a zrodził się w sercu samego Boga. Plan ratunku człowieka od przeznaczonej mu wiecznej śmierci i przywrócenia wszystkiego, co zostało utracone przez grzech. To miała być niesamowita próba głębi możliwości i potęgi Boga, ale ów plan wymagał także ogromnego poświęcenia. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Pismo Święte jasno naucza w liście do Rzymian 6:23, że zapłatą za grzech jest śmierć. Złamane prawo domagało się życia grzesznika i była tylko jedna istota w całym wszechświecie, która mogła być zastępcą dla ludzkości. Miał przyjść, by umrzeć w zastępstwie człowieka na tej grzesznej, zbuntowanej planecie.
Miał urodzić się jako niewinne, bezbronne dziecko, by przeżyć życie pełne smutku i wstydu, a mimo to wiódł doskonałe i zwycięskie życie. Ostatecznie miał ponieść poniżającą śmierć, by stać się zastępczą ofiarą za upadłą ludzkość. Przez jego poświęcenie rodzaj ludzki mógłby otrzymać jeszcze jedną wspaniałą szansę na wieczne życie. Jego krew miała stanowić okup za świat, który został uprowadzony przez szatana. Ten wspaniały plan odkupienia był obrazowo ukazany w systemie zwierząt ofiarnych, ustanowionym przez Boga po upadku człowieka. Pan ostrzegł Adama i Ewę, że umrą w dniu, w którym zjedzą zakazany owoc. Więc jak to się stało, że pozostali przy życiu? Biblia mówi nam, że wkrótce po ich grzechu Bóg dostarczył im ubrania ze skór zwierząt. Godne uwagi jest, że Księga Apokalipsy mówi o Jezusie Chrystusie jako baranku zabitym od założenia świata. To wskazuje na baranka zabitego właśnie wtedy, co uchroniło ich od natychmiastowej śmierci. Wierząc w tę ofiarę, ich wyrok śmierci został symbolicznie przekazany z nich samych na niewinne stworzenie. Baranka, który oczywiście reprezentował Jezusa. W ten sposób promień nadziei pojawił się w pozornie ciemnej i beznadziejnej sytuacji. Przez skruchę oraz wiarę w krew mającego przyjść Mesjasza, każda istota ludzka mogła ponownie stać się dzieckiem Bożym. Ale pomimo tego cudownego planu, szatan wciąż miał panować nad ziemią, a życie na tym świecie nie miało być łatwe. Na świecie będziecie doznawać wiele ucisku, lecz nie traćcie ducha, gdyż ja zwyciężyłem świat. Wiele osób zastanawia się, jak kochający, wszechmocny Bóg dopuszcza smutek i cierpienie w naszym dzisiejszym świecie. Ale co jasno wynika z Księgi Rodzaju, Bóg nigdy nie zamierzał, byśmy poznali ból i trudności życia. Kiedy ziemia została uczyniona Bożą ręką, była cudownym rajem. To grzech Adama i Ewy dał szatanowi władzę nad naszą planetą. Z powodu ich fatalnego wyboru, diabeł i jego zwolennicy zyskali moc do kuszenia, dręczenia ludzi, powodowania bólu, cierpienia i chorób. Być może lepszym pytaniem byłoby, dlaczego szatan nie ma pełnej kontroli nad ludzkością? Odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Być może już zrozumiałeś, że Jezus, umierając na krzyżu, zapewnił każdemu z nas możliwość ocalenia. Ale w rzeczywistości zrobił o wiele więcej. Gdy Zbawiciel zaoferował swoje życie, by odkupić ziemię, ograniczył diabelską kontrolę nad ludzkością. Szatan nie mógł odebrać nam wolnej woli, ale jego moc do krzywdzenia nas została ograniczona. Ofiara Chrystusa dała nam również czas próby, kiedy sami możemy zobaczyć różnicę pomiędzy Bożymi a diabelskimi rządami i wtedy zdecydować, komu chcemy służyć. Ostatecznie, z powodu bezinteresownej wiary Jezusa, Królestwo Szatana chyli się ku upadkowi, a ziemia pewnego dnia zostanie zwrócona ludziom, będąc piękniejszą niż na początku. Tak więc, kiedy Adam i Ewa rozpoczęli swoje życie jako wygnani z raju, wciąż mieli nadzieję. Bóg zapewnił skóry z ofiarowanych zwierząt, by zakryć ich nagość i, co najważniejsze, obiecał krew Baranka Bożego do zakrycia ich grzechu, jeśli zaakceptują Chrystusa i odwrócą się od grzechu. Warto przypomnieć jedno ważne pytanie. Czy ludzie zaakceptują Boży naprawdę szczodry dar? To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Ta zdumiewająca historia, którą właśnie usłyszałeś, jest prawdziwa i dotyczy ciebie. Z powodu diabelskiego pragnienia dorównania Bogu oraz nieposłuszeństwa i braku zaufania Adama i Ewy do Boga, znajdujemy się w niebezpiecznej sytuacji. Z jednej strony ludzkość jest zdecydowanie faworyzowana przez Boga z ponowną szansą na odzyskanie naszego domu w Edenie, z drugiej zaś, jeśli nie skorzystamy z tej cudownej możliwości, staniemy się niewolnikami szatana i w końcu będziemy zniszczeni, kiedy Bóg oczyści wszechświat z grzechu. Przyjaciele, nie ma lepszej chwili na podjęcie decyzji dla Jezusa niż właśnie teraz. Nikt z nas nie wie, jak długo będzie żył na tej ziemi. Nasze życie może zakończyć się w każdej chwili.
Jezus pokazał ogromne zaangażowanie dla Twojego dobra, a Jego miłość do Ciebie sprawiła, że zapewnił Ci drogę ucieczki przed nadchodzącym zniszczeniem. On prosi, abyś Go przyjął, by móc odczuć skruchę i odwrócić się od grzechu. Przez Chrystusa możesz znaleźć przebaczenie i otrzymać nowe serce, by posiąść podobny do Niego charakter. Otrzeźwiającą wiadomością jest to, że szatan korzysta z każdego sposobu, aby zatrzymać cię przed przyjęciem Bożego daru zbawienia. Przez pośpiech życia, umiłowanie pieniędzy albo inne fascynujące rozrywki stara się zająć cię czymkolwiek, ale co najistotniejsze, z dala od wiecznego zbawienia. Spójrz więc, tak naprawdę, jeśli nie wybierzesz Jezusa, będziesz musiał z braku innych możliwości wybrać szatana. Pomimo iż fatalny wybór Adama i Ewy przyniósł śmierć i udrękę, ty masz teraz szansę dokonać lepszego wyboru. Bóg oferuje ci pokój, który zaspokoi najgłębsze pragnienia twojej duszy i radość, która wzniesie cię ponad zmagania tego świata. Tęsknym pragnieniem Bożego serca jest zbawić Cię i abyś był z Nim razem w raju. Ale jedynym, kto może powstrzymać się przed niebem, jesteś Ty sam. Wyobraź sobie, jak byłoby tragiczne, gdybyś nieuważnie odrzucił ten cenny dar. Dzisiaj możesz przyjąć zbawienie obiecane przez Boga. Tak naprawdę, nawet w tej chwili możesz zaakceptować wieczne życie dzięki Jezusowi. Czy mogę zaprosić Cię teraz, abyś dołączył do mnie, byś w prostej modlitwie przyjął Jego cudowną ofertę? Proszę, powtarzaj za mną. Drogi niebiański Ojcze, przychodzę teraz do Ciebie i pokornie proszę o przebaczenie. Panie, wyznaję, że jestem grzesznikiem i przekroczyłem Twoje święte prawo. Rozumiem, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wierzę, że Jezus Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu, by ponieść karę za wszystkie moje grzechy. Wierzę, że Jezus powstał z martwych i uznaję Go jako mojego osobistego Zbawcę. Od tej chwili oddaję Tobie moje serce i ufam, że będziesz Panem mojego życia. Proszę, wybacz wszystkie moje grzechy i poślij swojego Ducha, aby pomógł mi czynić Twoją wolę. Dziękuję Ci za Twoją wielką miłość i przyjmuję dar wiecznego życia. A modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen.